Witajcie, kochani. Jesteście oczywiście największymi żurzlakami, skoro w listopadzie chcecie słuchać o Speedwayu, no ale trochę Speedway Grand Prix nie pozostawia nam tutaj pola do dyskusji, bo trzeba skrytykować zmiany. Zmiany w formacie Mistrzostw Świata, o których zapewne już słyszeliście, ale tak czy inaczej warto je skomentować. Nie zrobiłem tego na gorąco i dobrze, bo niektóre z elementów. Po ogłoszeniu wydawały mi się fatalne i po sprawdzeniu nie wydają się teraz aż tak złe, ale inne po sprawdzeniu okazały się jeszcze gorsze niż mogłoby się wydawać. Wszystko wam tutaj zaprezentuję liczbowo i też na konkretnych przykładach. Dobrze także, że dałem sobie dwa dni na zastanowienie się, ustalenie paru kwestii, bo na początku chciałem za wszystko co złe winić promotora cyklu Mistrzostw Świata, czyli. Discovery, Sports, Warner Bros. i tam jeszcze parę innych kilkuczłonowych nazwisk w nazwie promotora, ale okazuje się, że nie tylko Discovery chciało tutaj zamącić w sezonie 2025 i kolejnych w Mistrzostwach Świata winny jest także FIM, czyli Światowa Federacja Motocyklowa, bo z tego co ustaliłem, to porówno przyłożyli do tego ręca w zasadzie nikt nie protestował za tym, co zaszło. Co zaszło, to już pewnie, wie, pewnie wiecie, ale dla formalności Trochę to sobie przypomnimy. To nie jest odcinek dla fanów Formuły 1. Nie musicie na Formule 1 ani na MotoGP się znać, ale wzorowanie się na tych dyscyplinach w nowym formacie kwalifikacji zaproponowanym, wprowadzonym przez Discovery i film jest oczywiste. Oczywiste jest także jedno i tego nie zmieniam przez te kilka dni, nawet jeżeli parę kwestii w mojej głowie dojrzewało. Nikt w Discovery nie zna się na żużlu, ale co gorsze w filmie także coraz mniej osób, bo promotor promotorem, ale to wszystko klepnął także Armando Castania, który w tym momencie wyrasta na jedyną osobę w filmie decyzyjną. Owszem jest Film Morris, który gdzieś tam też na tej stronie internetowej pod tym newsem się podpisał i chwalił te zmiany, ale Film Morris jest bardziej dyrektorem wyścigowym, zarządzatorem, obiektem, zawodnikami w dniu zawodów, a nie formatem rozgrywek, więc po raz kolejny powtórzę Suchara na tym kanale. Nazwisko Armando Castani nie jest przypadkowe. Znaczy kasztan, bo kasztanem jest. Żarty z nazwisk. Słabe, czerstwe, wiem, ale swoje w życiu, o swoim też się nasłuchałem, więc czuję takie prawo, że mogę sobie z kasztana. Czasem pożartować. Poza konsekwencjami i poza tym, co złe, będę też momentami tutaj nowego promotora chwalił. Tak, tak, wbrew wszystkim jest kilka powodów, które zostawiam sobie na koniec tego odcinka, za które mm, Grand Prix pod nową jurysdykcją zyskało, i o tym także powiem, bo nie mam żadnych uprzedzeń, po prostu będę oceniał wszystko. My oglądamy Żurzel, bo lubimy mijanki. Ciekawe tory, które pozwalają na wyprzedzanie na dystansie. Zawodników walecznych którzy mają odpowiednie umiejętności, odpowiedni sprzęt, żeby na każdych warunkach, a te warunki powinny przede wszystkim sprzejać ściganiu, mijaniu się na dystansie, bo to promuje dyscyplinę. My chcemy to oglądać. Czy my chcemy oglądać rozbudowane kwalifikacje, w których wyznacznikiem jest czas, w których zawodnik jedzie sam ze sobą, a potem spojrzymy na zegarek, na stoper i porównamy sobie, czy był lepszy, czy gorszy. No nawet najwięksi fani żużla nie chcą tego oglądać, bo ich to nie interesuje. O tym, dlaczego to się zmienia i dlaczego nas to nie interesuje a w innych dyscyplinach, czasówki są naprawdę emocjonujące, także dowiecie się z tego odcinka. Gwoli przypomnienia, od teraz kwalifikacje będą odbywały się tak jak poprzednio we wszystkich lokalizacjach, czasami w piątek, dzień przed zawodami, czasami w dniu zawodów, ale będzie można w nich uzyskać o wiele więcej punktów niż w tym roku, co przecież też jest nowością. Całkowitą nowością względem sezonu chociażby 2023, będziemy mieli w nich więcej pojedynków, będziemy mieli inny schemat pojedynkowania się zawodników w kwalifikacjach. Dwa treningi, czyli takie dwa wolne przejazdy na złapanie ustawień na początek tychże kwalifikacji, ale to jeszcze będzie nazywało się treningiem, potem Q1, czyli pierwsza część kwalifikacji, gdzie zawodnicy losowo zostaną ustawieni jeden na jednego i w ramach tych pojedynków przez 60 sekund na torze będą kręcić czasy. Lepszy z danej dwójki przechodzi dalej, ten ze słabszym czasem odpada. W ten sposób z szesnastki eliminujemy ośmiu zawodników. Q2, identyczne zasady, tylko że już cztery pary, no bo z ośmiu zawodników wygranych w Q1, czwórka przejdzie dalej właśnie w takim systemie jeden na jednego do Q3 lub do sprintu. Czym to się będzie różnić? Sprint widzieliśmy już w Warszawie i w Cardiff dwa razy. Dwukrotnie wygrał go Daniel Biuli. Czterech zawodników z najlepszymi czasami staje pod taśmą i rywalizuje o punkty. Cztery za zwycięstwo, jeden punkt za ostatnie miejsce w sprincie. Doliczane do klasyfikacji generalnej. Sześć takich sprintów w dziesięciu rundach się odbędzie. Jeżeli nie ma sprintu punktowanego, to nadal mamy ten sam format, czyli bieg dla najlepszej czwórki, to się nazywa Q3 i to pozwala wyłonić kolejność wybierania numerów startowych w zawodach. Oczywiście na podstawie sprintu też ten przywilej zwycięzca ma, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty zawodnik ze sprintu, potem na podstawie czasów już tych, którzy odpadli w Q2, Q1, będziemy wyznaczać do wyboru. Numeru startowego, a co za tym idzie, pól startowych, kolorów kasków, też odstępów między biegami, z jakimi pojadą. Jedna ważna rzecz zanim przejdę do porównań i mówienie, dlaczego to jest złe, dlaczego to jest krok w złym kierunku. Tylko fajna obserwacja, która dopiero dzisiaj jakby przeleciała mi przed oczami. Te 6 sprintów to w miastach Landshut, Warszawa, Manchester, Gorzów, Cardiff i Wrocław. Cztery miasta, w których sprintów nie ma, ale nadal są kwalifikacje, to Praga, Molila, Ryga i Wojens, ponieważ w tych czterech miastach będzie albo SGP2, albo SGP3. Czyli kibice na miejscu w tych sześciu miastach, gdzie nie ma zawodów młodzieżowych, dostają dodatkową rozrywkę w postaci jednego biegu. Na całe kwalifikacje zobaczą raz rywalizujących zawodników spod taśmę. Nazewnictwo, Q1, Q2, sprinty, to wszystko bierze się z innych sportów, motorowych. Wiem, że ten kanał ogląda także wielu fanów Formuły 1, trochę także z MotoGP. Dla pozostałych przedstawię tylko na czym te podobieństwa polegają i obiecuję wam, że za chwilę przejdę do konkretów, czyli dlaczego te kwalifikacje, te sprinty w innych motorsportach mają sens i kompletnie nie mają sensu w Grand Prix. A ktoś kto albo z ramienia filmu, albo z ramienia Discovery znałby się na żużlu, wiedziałby, że chodzi o janki, a nie o czas. Domyśliłby się, dlaczego w innych dyscyplinach to działa, to ekscytuje kibiców, to ma prawo bytu, a u nas tak samo jak to nie było ważne wcześniej, tak samo nadal nie będziemy się emocjonować kwalifikacjami. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to weekend zaczyna się w piątek od dwóch treningów. Potem trzeci trening, czasami kiedy wchodzi sprint są kwalifikacje do sprintu zamiast tego treningu, są kwalifikacje do głównego eventu, które ustalają kolejność na starcie, to jest bardzo ważne, przed niedzielnym wyścigiem. MotoGP, na co zwrócono mi uwagę na Twitterze, ja przyznam się, że nigdy nie widziałem wyścigu MotoGP, ale faktycznie o tym poczytałem i wygląda to bardzo podobnie: to znaczy dwa wolne treningi, tam jest trochę zamieszania z tym, że w drugim już się mierzy czasy, które przekładają się na kwalifikacje, mniejsze o to. Po dwóch treningach następuje Q1 w sobotę i Q2. Czyli znowu dwie części kwalifikacji, które wyłaniają kolejność na starcie. W sobotę wieczorem jeszcze następuje sprint, i w niedzielę następuje wyścig. Sprinty w Formule 1 są na dystansie mniej więcej 1 trzeciej całego dystansu wyścigu, czyli jeżeli mamy 60 okrążeń, to w sprincie będzie 20, a w motogie po połowa, czyli jeżeli jest 30 okrążeń, to motocykle pojadą tylko na dystansie 15 i dostaną połowę punktów, w sprincie Formuły 1 dostaną 8 za zwycięstwo, w przeciwieństwie do, yy, i tylko pierwsza ósemka dostanie punkty, w przeciwieństwie do pierwszej dziesiątki w wyścigu yy, głównym. Przypomniał mi się stary dowcip, jak to kolega z ławki zarzucił koledze yy, ściągasz ode mnie. Nie no, co ty, nie ściągam. No, ale ja w odpowiedzi na pytanie drugie napisałem nie wiem, a ty masz napisane ja też nie. No to problem jest taki, że Formuła wie dlaczego robi sprinty i Formuła wie dlaczego jest Q1, Q2, Q3, a Żużel chyba nie bardzo, tylko po prostu chciał coś zamieszać. To czy MotoGP zżera z Formuły to osobna kwestia, no ale powiedzmy, że są to szczerze. MotoGP bardziej zbliżona jest do Formuły niż do Żużla, ale Zmierzam po prostu do tego, że nie będę krytykował za zżeranie nazewnictwa z Formuły 1 Speedway Grand Prix, bo tak naprawdę... Formuła 1 jest pod egidą innej federacji, FIA, czyli Światowej Federacji Samochodowej, ale MotoGP jest już w tej samej federacji, w tym samym burdelu co nasz Żużel, czyli w FIMie. No i tutaj jest to po prostu dla mnie trochę bardziej zrozumiałe, dlaczego koronna dyscyplina FIM-u, MotoGP, ma jakieś nazewnictwo i ono jest potem przekładane na Żużel. To, czy popieram to, czy to ma sens, kompletnie inna historia. Mówię tylko jako ciekawostkę, że te nazwy są zerżnięte z MotoGP, a nie tylko. Podobne, czy takie same jak nazwy w Formule 1. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, pierwszy powód, dlaczego kwalifikacje w tych sportach się oglądają, są potrzebne, są emocjonujące dla kibiców, a kompletnie nie przyjmą się w żużlu, to jest to stawka. Jeszcze tylko mały nawias... Powiedziałem już, że nie oglądałem nigdy w wyścigu MotoGP. Oglądam dosyć często Formułę 1, bo jest to dla mnie interesujący sport. Mimo, że kompletnie inny niż Żużel, więc będę bardziej trzymał się tłumaczenia, dlaczego coś ma sens w Formule 1, a to samo o tej samej nazwie w Żużlu kompletnie sensu mieć nie będzie, nie oznacza to, że umniejszam MotoGP, ani to, co powiedziałem przed chwilą, że to nazewnictwo jest takie samo, po prostu bardziej znam się na formule, więc wytłumaczę, upraszczając też wiele kwestii, czemu w kwalifikacjach jest tak w formule, a czemu w żużlu tak być nie może. Pierwsza rzecz, dlaczego ludzie chcą oglądać kwalifikacje w innych motorsportach, to jest stawka. Stawką wygrania kwalifikacji w Formule 1 i w MotoGP jest Pole position jest najlepsze miejsce na starcie. Stawką wygrania kwalifikacji w żużlu poza tymi sześcioma sprintami, czyli czterema punktami do klasyfikacji generalnej, jest wybór numeru startowego. Pierwsze z uproszczeń na temat Formuły 1. Jeżeli oglądacie, to wiecie, jak ważna jest kolejność na gridzie, jak ważna kolejność jest na starcie. Dla tych, którzy nie wiedzą, szybka ciekawostka. Najlepszy kierowca w historii Formuły 1 pod względem wygranych wyścigów. Nie będę tutaj wchodził w debatę, kto jest historycznie najlepszy i miał największą umiejętności. Lewis Hamilton wygrał 105 wyścigów. Pojechał w 353. No czyli powiedzmy, że prawie 30% w tych, których brał udział, wygrał. Ale z tych 105 wygranych wyścigów, Lewis Hamilton. Potrzebował aż 89 razy miejsca w pierwszym rzędzie, czyli albo pole position, albo drugie miejsce, czyli de facto ten sam rząd. To jest 85% wygranych wszystkich jego wyścigów, rekordowych 105 wyścigów, najwięcej potrzebował do tego albo pierwszego, albo drugiego miejsca w kwalifikacjach. Jeżeli chodzi o Żurzel, jaki masz benefit z wyboru numeru startowego? Skontaktowałem się, nie tylko z ludźmi z którymi chciałem przegadać ten temat pod kątem opinii, ale też pod kątem opinii kogoś kto ma to wszystko opanowane w liczbach, czyli guru stac najlepszego żużlowego statystyka jeżeli chodzi o to co prezentuje na swojej stronie internetowej. Najmniej skutecznym numerem w Grand Prix, jeżeli chodzi o wejście do półfinału, czyli teoretycznie ten numer z którym zawodnicy powinni najmniej chętnie jechać, to numer 4 z 38% wejść do półfinałów. Najlepszym był numer 12 z 60%, czyli jeżeli jechałeś z dwunastką na przestrzeni tych lat w Grand Prix, to miałeś 60% szansy na wejście do półfinału. 60% za najlepszy numer startowy, a wszystkie pomiędzy były bardzo wyrównane, między tą czwórką a dwunastką. Swoją drogą zaskakuje mnie, że piątka i trzynastka nie były wyżej, patrząc na to, jak często są wybierane i jak atrakcyjnie wyglądają. Mniejsze o to. Jeżeli masz 60% z najlepszego numeru na półfinał, nie na wygraną, na półfinał. To jak to się ma do pole position, czy do pierwszego rzędu w Formule 1, gdzie jest 85% Lewisa Hamiltona, który wygrywał z pierwszego rzędu? I tutaj oczywiście puryści z formuły mogą powiedzieć, że no tak, no ale to po prostu jak miał najlepszy boli, to też najlepszy na wyścig i był najlepszy w kwalifikacjach, ale to się przekładało na tempo wyścigowe. Okej, okay. Wam z kolei nie trzeba tłumaczyć, jak trudno jest wygrać, nie wiem, na przykład z 17 miejsca w Brazylii deszczowej. Wyścig Formuły 1, jak to ostatnio uczynił Max Verstappen. Czy żużlowcowi jest trudno wygrać z jakiegoś numeru startowego? No, pokazuje ta czwórka, że trochę trudniej wejść, no ale pozostałe numery mają przynajmniej 40% wejść do półfinałów. Poza tym z każdego numeru startowego w Grand Prix w tej tabeli biegowej przynajmniej trzykrotnie wygrywano. Czyli nawet z tej czwórki było trzech zwycięzców. Nijak to się ma do Formuły 1, więc ja włączę kwalifikacji Formuły 1, bo będę wiedział dzięki temu, kto ma przewagę na starcie. Nie chce mi się włączać kwalifikacji żużlowych, bo koniec końców i tak żużlowcy spotkają się, każdy z każdym w 20 wyścigach, każdy pojedzie z każdego pola. Ok, z jednego pola pojedzie się dwa razy, no bo pięć startów w rundzie zasadniczej, może warto wybrać ten, ten numer. Ale skoro przy tym jesteśmy, to zatrzymajmy się przy polach startowych. Ja rozumiem, dlaczego w MotoGP czy w formule start z przodu daje dużą przewagę, że też trudno się wyprzedza na dystansie, ale ja nie chcę, żeby przewagę dawały pola startowe. Dla mnie najgorsze zawody żużlowe to te, kiedy pola startowe rozdają punkty. I tak było na przykład w Teteru. Tam kto nie startował z pola A na początku, to, to przewoził trójkę. Największe Leszcze mogły wtedy wygrać. Nawet ja bym pewnie zrobił dobry start. Do mety bym nie dojechał, ale start bym wygrał z pola A. Te pola nigdy nie będą optymalnie równe. My mamy dostęp do statystyk ekstraligowych, gdzie oczywiście w 15 wyścigach w meczu ekstraligi jest do zdobycia 90 punktów. No i te odchyły się zdarzają, nigdy nie będzie 25%, 25%, 25%, 25%. 25% ale wszystko, co jest w normie 2-3 punktów procentowych, jest do zaakceptowania. A jeżeli argumentem ma być to, że kwalifikacje i ich stawka to jest wybór dobrego pola startowego, to ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby jakieś pole startowe dawało przewagę bardziej niż wynika to z geometrii, bo okej, okay, z pola A zawsze będzie bliżej do kredy i na większości stadionów to pomaga, ale ja nie chcę, żeby było bardziej polane, bardziej zbronowane, więc nie widzę sensu w tym, że któryś zawodnik wybiera, albo inaczej, widzę sens, nie ekscytuje się tym, że wybrał sobie pole D albo pole A dwa razy. I bardzo dobrym przykładem w tej kwestii jest Bartosz Zmarzlik, który koniec końców wygrał trzy rundy w tym sezonie mistrzowskim. Długo nie było to mistrzostwo pewne, ale pokazał kunszt czegoś, na co się pięknie patrzyło w Rydze i w Toruniu, gdzie powtórzył się ten sam scenariusz. Jako ostatni wybierał swoje pole startowe na półfinał, jako ostatni wybierał swoje pole startowe na finał i obie te rundy wygrał. Bo Bartosz z pokazuje, że niepotrzebny mu jest numer startowy, konkretne pola, tylko pokazuje mi to, co ja chcę oglądać. A wielu jest tutaj na tym kanale krytyków Bartka, czego ja nie rozumiem, bo on ma w sobie coś, czego właśnie nawet ta formuła i MotoGP nie mają czyli ekscytację tym, że gościu może wyjść ostatni ze startu i dojechać pierwszy i wygrać całą rundę. I ja rozumiem, dlaczego to jest też technicznie niemożliwe, że jest więcej kierowców w pozostałych sportach, ale ja tego chcę. Ja chcę oglądać w żużlu gościa, jakby on się nie nazywał i z jakiego kraju nie pochodził, który z ostatniej pozycji przejeżdża na pierwszą fantastyczną szarżą, atakiem, planowaniem, jazdą po dużej, po małej, ostrą piką. Mnie to ekscytuje w żużlu. Mnie nie ekscytuje to, że on będzie miał przewagę wynikającą z pola startowego, więc... Nie widzę sensu w kwalifikacjach. Poruszę przy okazji jeszcze jeden komentarz z Twittera, bo ktoś powiedział, że te zmiany w filmie mogą sugerować, że to jest próba ukrócenia jakiejś dominacji z Marznika, bo wystarczy spojrzeć, jak Marznik sobie radził w kwalifikacjach. Ja nie pamiętam, jak sobie radził Bartosz z w kwalifikacjach. Faktycznie to nie jest tak, że on wygrywał tak często kwalifikacje jak, jak główne zawody. Natomiast ja myślę, że to, to, to nie zrobi Bartkowi różnicy, bo jak już będzie w... Q3 będzie w tym sprincie, a wejdzie tam, bo musi się spiąć, to już właśnie pokaże ten kunszt jazdy w czwórkę. Bo o to chodzi w żużlu. Mijanki, jazda spod taśmy, a nie czasówka. On sprintów nie wygrał. Wygrywał Daniel Bioli, wygrał dwa, oba. W tym sezonie i bardzo mu to pomogło, bo zdobył 8 punktów, a miał 7 punktów na koniec sezonu na dwa colikiem. To nie zdecydowało o medalu, bo skończyli na czwartym i piątym, ale może być tak, że te sprinty zadecydują i ja myślę, że Bartek Smartnik się na nie y, zepnie. Natomiast jeżeli chodzi o mm, pewien paradoks tych punktów przyznawanych za sprinty. wchodzimy w bardzo niebezpieczne terytorium. 6 sprintów, do zdobycia 4 oczka, pewnie się nie zdarzy tak jak teraz z Biulejem, że wygrał 2 na 2, że ktoś zgarnie wszystkie sprinty. Natomiast nadajemy bardzo dużą wagę sprintom, nadajemy tym samym dużą wagę Q1 i Q2, żeby wejść do tego sprintu, czyli czasówką. Po pierwsze, to co może wyniknąć bardzo złego ze sprintu, marketingowo dla dyscypliny, to sytuacja, w której poznajemy mistrza świata w sprincie. Słuchajcie, na sprinty, na kwalifikacje, czy one będą o 13, o 15, czy w 5, o 19, dzień przed. Przychodzi ile tam osób? 1500, 2000? I wyobraźcie sobie scenariusz, on jest możliwy. Dajmy na to Zmarzlika, bo żeby nie było, że faworyzuje Zmarzlika. że Robert Lambert ma 40 punktów przewagi przed ostatnimi dwoma rundami Grand Prix. Jest akurat przedostatnia runda we Wrocławiu i we Wrocławiu jest sprint w sezonie 2025. I wchodzi do sprintu jego największy rywal, czyli w tej odwróconej sytuacji z tego roku Bartosz Zmarzlik, nie wchodzi do sprintu. To oznacza... Że oklaskiwać mistrza świata na stadionie będzie 1500 osób, albo dobra, we Wrocławiu mają super frekwencję, to będzie 3000. I w świat pójdzie obrazek, w którym Robert Lambert jest podrzucany na pięknym, aczkolwiek pustym stadionie. Dramaturgi w tym nie będzie. Marcin Kuźbicki, mój kolega redakcyjny, ma świetne słowo na takie okazje, chociaż po angielsku, czyli anti-climactic. Hmm. Antyklimatyczny, możemy zrobić konkurs na tym kanale na najlepsze tłumaczenie słowa antyklimaktyka. Z braku laku na teraz powiem przeciw przeciw napięciowy. Czyli nie ma w tym napięcia. No, no, Zmarzyk nie robi czasu, żeby wejść do Q3. I Robert Lambert jest w sprincie, nieważne, czy tam pojedzie, czy nie pojedzie. W TWN o 19.00, zamiast zapowiadać, że będzie Grand Prix, że właśnie się zaczyna we Wrocławiu i poznamy dzisiaj prawdopodobnie Mistrza Świata. To polecą obrazki z 15 jak podrzucają Roberta Lamberta na pustym stadionie. Przecież to jest, to jest absurd. To, co działa w innych motorsportach, to to, że przychodzisz na tor, dla uproszczenia, powiem na stadion, naszą nomenklaturą, i tam oczywiście kupujesz bilet z myślą o Formule 1 albo MotoGP, ale masz serię towarzyszące. Jak nie jedzie MotoGP, bo ma 3 godziny przerwy, jak formuła ma między pierwszym, drugim treningiem kilka godzin przerwy. Tomasz, Formułę 2, MotoGP2, Formułę 3, MotoGP3, Porsche Supercup. Potem przychodzi Eminem i na tym samym torze, na tym samym obiekcie daje koncert w cenie biletu. Czy my na Warszawę planujemy ściągnąć zenka Martyniuka dla 2000 osób, Żeby z 1500 zrobiło się 2000 osób, więcej osób przyszło? W innych motorsportach te dni poprzedzające main event są opakowane. Są opakowane chociażby tym, że jak na tym torze już siądziesz o 13, to do 20 widzisz cały czas, jak ktoś się ściga. Nawet jeżeli nie znasz kierowców z Formuły 2 ani z MotoGP, to jesteś w kręgu swoich zainteresowań. Jak ja bym poszedł na Grand Prix, no, a najchętniej wyjazdowo, bo tych miast nie znam. Jakiejś Łotwy, czyli Ryga, Landshut, Manchester, Cardiff. To po jakiej kij. Ja mam iść na ten stadion na 13, na 15 i siedzieć 5 godzin na tym pustym stadionie, kiedy tam się nic nie dzieje. I ja wiem, i to jest jeden z powodów, dla których na końcu tego odcinka będę chwalił promotora, że opakowanie Grand Prix się poprawiło. Jest fajna strefa monstera, są konferancjerzy, są quizy, w Warszawie jakiś set DJ był gdzieś tam na długo przed samym Grand Prix. I okej, okay, tylko ja wolę w tym czasie zobaczyć to miasto. Nigdy nie byłem w Rydze, chętnie sobie pójdę w sobotę do 18, pozwiedzać miasto. Nie będę poświęcał całego dnia na Grand Prix, a kwalifikacji nie da się przesunąć na później. No bo służbcy też muszą odpocząć. Tor też musi zostać zrobiony po tych kwalifikacjach, więc jest to absurd, który nie przyciągnie moim zdaniem, kibiców. Choćbyśmy pompowali te sprinty, ludzie nie porzucą. Wszystkiego innego w danych miastach, do których jadą na Grand Prix, żeby zobaczyć jeden wyścig, zobaczyć czterech gości, bo nie powiecie mi, że ściganie na czas przyciągnie ludzi na stadion. A dlaczego nie przyciągnie, a w innych dyscyplinach przyciąga? No dlatego, że chociażby w takiej Formule 1, ja lubię myśleć o kwalifikacjach jako o innej konkurencji w ramach tej samej dyscypliny. To znaczy, w kwalifikacjach chodzi o to, żeby wyjechać na tor na dwa okrążenia, z których jedno poświęcić na najlepszy czas, to znaczy wykorzystać do granic możliwości opony, to znaczy wykorzystać do granic możliwości mój silnik, mój bolid, to znaczy ułożyć strategię tak, żeby nikogo przede mną nie było. Bolidy w kwalifikacjach Formuły 1 osiągają wyższe prędkości niż w wyścigu, chociażby dlatego, że na starcie wyścigu mają 100 kg paliwa a w kwalifikacjach mają tego paliwa na tyle, żeby przejechać dwa okrążenia, z których zapisać sobie jakiś dobry konkurencyjny czas. I to jest emocjonujące, bo ten bolid nagle zamiast 300 na godzinę jedzie 330, bo ten kierowca, który w wyścigu musi też umiejętnie atakować, musi umiejętnie bronić, niekoniecznie przejechać perfekcyjnie cały tor, żeby utrzymać się na prowadzeniu, bo czasami poświęci jakiś zakręt, żeby kogoś zablokować, to w kwalifikacjach, w teorii przynajmniej, powinien jechać na zapałki między bandą, między krawężnikiem i to jest ekscytujące, że boli, który ma 800 kg musi się zmieścić I bardzo często, żeby wywalczyć czas lepszy o tysięczną, który da pole position, on musi się zmieścić na zapałkę wychodząc z zakrętu przy bandzie, przy płocie, zresztą Verstappen w Arabii Saudyjskiej kiedyś tak przywalił, miałby absolutnie perfekcyjne okrążenie na tamtym torze. Nie obchodzi mnie to w żużlu, Mało tego, na tym kanale Phil Morris powiedział bardzo ważne zdanie, za które ja go chwalę. Nie tylko ja. Chcę robić takie tory na Grand Prix, że jak przejazd przy krawężniku da Ci pokonanie czterech okrążeń w 60 sekund, to szeroka też musi dać pokonanie czterech okrążeń w 60 sekund. Bo jeżeli to będzie o dwie sekundy wolniejsza, a to dwie sekundy szybsze, to wszyscy pojadą jak jeden mąż gejsiego przy krawężniku. Jak szeroka będzie szybsza niż krawężnik, to wszyscy, całą czwórką, jak jeden mąż, pojadą w szeroką. Więc Phil Morris chce robić takie tory, żeby tu się dało napędzić po szeroki, wyprzedzić może piką, a może objechać zawodnika. I to jest super, pod zawody, pod mijanki, o których mówię od początku tego wyścigu, to jest optymalne rozwiązanie. Ale to sprawia, że ja nie czuję emocji, że ten zawodnik pojedzie metrot bandage, metr od krent, żeby wykręcić ten czas. Kolejny aspekt, dlaczego w MotoGP i Formule 1 kwalifikacje się sprawdzają, są ekscytujące. Ano dlatego, że są międzyczasy. Jeżeli wykręcenie czasu okrążenia zajmuje jakieś plus minus 90 sekund w Formule 1. To są tak zwane sektory, pierwszy sektor, drugi sektor, trzeci sektor. W nich jest po kilka zakrętów. Ja oglądając przejazd tego zawodnika, który chce ustanowić swój najlepszy czas, ja mam pierwszy sektor. O oh, wow, dwie tysięczne przewagi nad Verstappenem. Potem drugi sektor przejechał lepiej, jego czas świeci się na zielono. Mam jakieś 30 sekund. Trzeci sektor do zastanawiania się, czy on utrzyma ten zielony czas do mety. Gdzie ja mam między czasy w żurlu? Przecież to jest 400 metrów na najlepszym torze. Chyba lansu będzie najdłuższy, jakieś tam 380. Ja nie mam między czasu. No, chłop kręci tę kółka, Jedzie sam. Mnie to w ogóle nie pasjonuje dystans jest za krótki. 15 sekund okrążenie w kwalifikacjach żużlowych versus 90 sekund. Te 90 sekund daje mi przynajmniej, oprócz stawki tych kwalifikacji, daje mi coś jako widzowi, żeby się emocjonować. Coś mi się zaświeciło, coś wiem. A tutaj będzie tak, jak było. No, komentatorzy będą, no, kręci czas. No, zaraz zobaczymy, ile wykręci. I nie masz pojęcia, czy on jedzie dobrze, czy on jedzie źle. No, na oko tylko można powiedzieć. Więc znowu inne motorsporty pokazują, dlaczego mają wyższość w kwalifikacjach. Nie wyższość jako atrakcyjność dyscypliny. Ale pokazują, dlaczego tamto ma sens, dlaczego ja się tym mogę ekscytować, że to jest inna dyscyplina, ten bolid jest inny, kręci szybszy czas. Na żużlu? Ja jadę, czy, czy zawodnik jedzie na tym samym motocyklu? Ja nawet nie wiem, co on ma w tym motocyklu. To też jest kolejny problem żużla, albo może nie problem, może zaleta, że my, będąc tym ubogim kozynem motosportów, nigdy nie staliśmy się, i chyba całe szczęście w sumie, nie staliśmy się sportem technologicznym. Oczywiście, tunerzy jakieś mają znaczenie, opony jak weszły anlasy, a potem bezdentkowe zapłony, ale zmierzam do tego, że nikt z Was i rzadko kiedy który komentator ekscytuje się sprzętem, co jest bardzo ważne, na przykład w formule. Jakie opony założył? Bo jak teraz założy miękkie i to już jest jego trzeci komplet, to może mu na wyścig braknąć. Czy on strategicznie rozkładając cały weekend, bo ma limit na cały weekend opon, założy... Dwie czy trzy miękkie mieszanki na kwalifikację, żeby trzykrotnie kręcić najlepszy czas. A może pojedzie na tej już lekko zużytej, ryzykując gorszy czas, ale zachowując sobie te szybsze opony na wyścig. A w wyścigu w wyścigu inna dyscyplina, bo w wyścigu już nie będzie się liczyło to, czy pojedziesz perfekcyjne jedno okrążenie, tylko będzie się liczyło to, czy twój samochód jest wytrzymały na dystansie 60-70 okrążeń. W żużlu. Mnie nie interesuje, kto jak przyjeżdża jedno okrążenie. Mnie nawet nie interesuje, kto jak przyjeżdża cztery okrążenia. Ja po prostu chcę zobaczyć, żeby oni się minali. I dlatego w jednej dyscyplinie kwalifikacje mają sens, w innej nie. Mało tego, ja jestem fanem czasówek, żeby nie było. Bo na przykład short track jest całkiem widowiskowym, zimowym sportem i panczeny, w których Zbigniew Bródka w Soczi zdobył złoto w czasówce, też było ekscytujące, bo on tam o chyba 7 tysięcznych zdobył to złoto. I, i moment kiedy on parowuje pomiędzy czasach na okrążeniach na metę jest momentem eksplozji. Ja nie będę się cieszył, hura. Waculik pobił czas Daniela Biuleja. Będzie w Q2. Po, pojechał 3 sekundy szybciej. A czy pojechał 3 sekundy szybciej, bo ma inną dyszę, nie? Czy nie wiem. Czy pojechał szybciej, bo ma lepszą oponę? Nie wiem. Ale ma takie samo opony. Wszyscy mają takie samo opony. Annas powinien w teorii dostarczyć wszystkim takie samo opony. Nie ma w tym elementu strategii, nie ma w tym elementu planowania, że jak użyję tej opony teraz, to nie będę miał na wyścig, bo nikt tego nie weryfikuje. I, i dobrze, że żużel nie jest sportem technologicznym, w tym sensie, że zawodnicy sami się zamknęli na komentatorów, reporterów. Co zmienicie w motocyklu? Nie powiem jeszcze, nie wiem, nie trafiliśmy z ustawieniami, będziemy się starać. A w Formule 1, gdzie masz obowiązek. Jakby rejestrowania najważniejszych zmian, komentatorzy się emocjonują, zmienili skrzydło. W porównaniu do pierwszego treningu ten bolid ma większy docisk i jest lepszy aerodynamiczny niż konkurencja. To, to, jakby to, to jest element technologii, le, którzy, który śledzą fani formuły czy MotoGP, gdzie też są przecież różne mieszanki opon, gdzie są różne rozwiązania aerodynamiczne. Żużel jest super, bo nie trzeba wiedzieć o nim wiele technicznie. Nawet jako komentator możesz komentować, biegi się, ekscytować tym, że kogoś wyprzedza, nie wiedzieć, ile ma na zapłonie, jaką ma dyszę. I super, jako jak do wyścigu, do kwalifikacji nie ma się czym ekscytować. Kolejna kwestia. Sam sobie jest winien filmoryzm. Mówiłem już o polach startowych, że nie mogą być decydujące. Ale Phil Morris bardzo często zmienia tor między kwalifikacjami a wyścigiem. Najlepszym przykładem jaki pamiętam z głowy był Jan Kwiech, który był chyba trzeci w sprincie w Cardiff, czyli zaszedł bardzo wysoko w tych kwalifikacjach, w takim formacie jaki będziemy częściej oglądali w przyszłym roku. I kompletnie nie poradził sobie w zawodach. To pewnie też spora kwestia na Kwiecha, ale Jan Kwiech mówi, no bo działało mi na kwalifikacja a dzisiaj nie działa. Pora ta sama, bo były w piątek, dzień wcześniej mniej więcej godzina ta sama, wilgotność ta sama, no dzisiaj mi nie działa, bo tor się zmienił. Właśnie o to też chodzi w tych w miarę oglądanych, jak się domyślam, treningach i kwalifikacjach, i sprintach formuły i MotoGP, że masz bardzo dużo informacji jako kierowca o tym, jak się zachowuje twój sprzęt na danym torze, i ty, jako komentator, widz, obserwator, możesz z tego wyciągnąć wnioski. Moi koledzy i całkiem jedna bliska mi koleżanka pracujący przy Formule 1 mówią często, że nie da się czuć przygotowanym na niedzielny wyścig, jeżeli nie oglądałeś wszystkich treningów i nie śledziłeś kwalifikacji. Nie jako kibic, tylko jako osoba, która musi przekazać wiedzę właśnie, żeby powiedzieć testowali nową wysokość podłogi nad torem. To się nie sprawdza, bo w szybkich zakrętach tracą, nie mają docisku. To, to są bardzo technologiczne rzeczy. Ja nie mam poczucia, że dla mnie oglądanie kwalifikacji żużlowych coś mi da. Włączę sobie o 19.00, Pojadą każdy z innego pola przynajmniej raz. Pojadą każdy z każdym. Na 20 wyścigach to się rozstrzygnie. Nie ma sensu kopiować wzorców. Mało tego. Żużel powinien trzymać się jak najdalej od formuły i MotoGP. Nie dlatego, że z tymi sportami coś jest nie tak, tylko dlatego, że mamy nad nimi przewagę w sferach, których oni nigdy nie dopracują, a oni mają przewagę w sferach, których my nie potrzebujemy. Dam wam przykład. To, to, to jeden, chyba z, jedna z osób pracujących na początku ery Discovery powiedziała, albo może to było na tej prezentacji, kiedy oni się tak chwalili, że mają prawa na Grand Prix. Żużel jest świetnym motorsportem, bo jest jedynym motorsportem w porównaniu do MotoGP, Formuły, NASCAR, gdzie kibic na stadionie, a co za tym idzie, kibic w, w objęciu jednego telewizora widzi wszystkich uczestników. Że tych czterech gości jedzie tak blisko siebie że w formule nie do pomyślenia, pomijając, że między pierwszym a dwudziestym. Nawet między pierwszym a czwartym w formule będziesz miał kilkaset metrów odstępu. W żużlu wszystko się dzieje, kotuje na raz. I super. I my poka powinniśmy pokazywać tego więcej. To jest jeden z tych elementów, o którym ja myślę, że te kwalifikacje, że, o którym ja myślałem na początku bardzo źle, a teraz myślę tylko trochę źle, że skoro sam jestem zdania, im więcej ścigania w żużlu, w czwórkę, tym lepiej, to że jednak jeden wyścig, tylko jeden wyścig w kwalifikacjach jest lepszy niż brak jakiegokolwiek wyścigu, że to może być jakiś ciut krok w Mówię, nie przyciągnie to kibiców, dla jednego wyścigu nie warto, ale już lepiej, że chociaż trochę te kwalifikacje będą przypominały w jakiś sposób wyścig. Kolejny aspekt, już kończę, obiecuję o kwalifikacjach, przejdę do innych złych rzeczy, szczególnie do, do braku półfinałów w żużlu. Ja z kwalifikacjami mam tak, że oglądam jak Lech Wałęsa. Nie chcę, ale muszę. Trochę chcę posłuchać moich kolegów, trochę może coś powiedzą zawodnicy takiego oderwanego od tych kwalifikacji. Może się okaże, że nie wiem, że Rafał Lewicki, który świetnie to komentuje, zauważy, że ktoś zmienił tunera, i ja nie chcę tego przegapić. Ale to, to jest bardzo. To jest namiastka tego, dlaczego ludzie oglądają Formułę 1 wcześniejsze sesje, niż tylko wyścig. Żeby dowiedzieć się czegoś technologicznego. I powiem wam, że kiedy ja usłyszałem, przeczytałem w tym newsie Grand Prix, że będzie 1 na 1 jeszcze przed Q3, czyli Q1, Q2, że to będą pojedynki 1 na 1 to ja mówię: Dobra, może to nie jest ściganie w czwórkę, ale to w sumie może być bardziej ekscytujące. Jak się okaże, że wystawiają jednego na polu wewnętrznym, drugiego na zewnętrznym jedziecie jeden na jeden, lepszy przechodzi dalej. A oni zrobili to na czas. Po co? Bo to już naprawdę lepiej chyba byłoby zrobić to ściganie jeden na jednego, mieć na miastkę mijania się. Nie wiem, może zawodnicy byliby przeciwni, że, że nie wiem, jest większe ryzyko kontuzji. W ogóle po co jest ta zmiana kwalifikacji? To jest bardzo proste. Chodzi o pieniądze. Jakby w ramach jednego produktu, w ramach jednego zgrupowania, jednego odpalenia świateł, wysypania toru na stadionie, zaproszenia ochrony, telewizja będzie miała dwa wydarzenia, przepraszam, już ma, mm, a miałaby tylko jedno główne. I, I próbują podciągać rangę kwalifikacji, tylko nie rozumieją, że kwalifikacje się nie obejrzą, bo nie ma w nich ścigania. Ja już nawet nie wiem, czy gdyby, pomijając to ryzyko kontuzji, że gdyby były dwa razy więcej rund, to, mm, to byłoby dwa razy większe ryzyko jazdy w kontakcie, kontuzji. Kluby mogłyby się zg nie zgadzać, zawodnicy. Ale ja nawet nie wiem, czy nie lepsze by było, gdyby Grand Prix zamiast kwalifikacji miało dwa eventy. Po prostu dwa, dwa wyścigi. Dwa, znaczy dwa razy rundę na jednym stadionie tego samego weekendu. Ja osobiście nie rozumiem potrzeby, nie rozumiałem potrzeby kwalifikacji wybierania numerów startowych. Mm, trochę też mnie guru z tego wytrącił, pokazał powody, dlaczego tak jest. Na przykład to, że Robert Lambert mówi, że wybiera takie numery, gdzie ma duże i równe odstępy między swoimi biegami. Ma to sens. Nie chce jechać czasami po dwóch wyścigach z przerwą na równanie pomiędzy, a czasami długo odpoczywać. Ma to sens. Też rozmawialiśmy chwilę o tym, że Film Morris robi tory tak, że pole D w pierwszej serii, czyli żółty kask, jest najlepszy, bo na początku zawodów on ma porysaną zewnętrzną, a niekoniecznie zawsze te ścieżki po szerokiej y, się sprawdzają w drugiej, trzeciej tej serii startów, więc jak masz odbędzić kask z pola D, no to lepiej zrób to na początku, mówi statystyka. Inny pomysł, o którym mm, rozmawiałem z góru, był taki, że no dobra, przekonałeś mnie, te kwale są ważne, no bo ten Lambert chce mieć te odstępy między biegami, a, a z by chciał pojechać z pola D na początek, jakieś to przełożenie ma, ale to czy, czy w takim razie oni nie, nie mogą wybierać numerów startowych na podstawie ostatniego Grand Prix? Jakbyż wyniki poprzedniego Grand Prix są kwalifikacjami. I na tej podstawie wybieramy. Po co robić to zamieszanie? Dla powiedziemy 1500 osób, a na niektórych rundach to nawet nie wiem, czy 500 osób przychodzi. W Toruniu byłem na kwalifikacjach. Chyba nie było 500 osób na kwalifikacjach. Więc jeszcze inny pomysł, już bardziej kontrowersyjny, trzeba by się zastanowić. Nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić przyznania wyboru numeru startowych na podstawie ostatniego Grand Prix, ale w odwróconej kolejności. Czyli najsłabszy zawodnik wybiera pierwszy. No bo w sumie, tak jak powiedziałem, te pola startowe nie powinny się bardzo różnić. Z każdego numeru da się wejść do półfinału, każdy numer już kiedyś wygrał. To może dajmy ten minimalny handicap temu najsłabszemu w ostatniej rundzie, żeby sobie wybrał numer, który najbardziej chce. Ale to też do, do, do przedyskutowania. Przechodząc do kolejnego elementu. Nie będzie półfinałów. Liczba biegów i punkty za miejsca w klasyfikacji końcowej danej rundy są takie same do generalki. Jest to spory problem. Guru mówił mi o tym, że to jest problem statystyczny, no bo w sumie to emocjonowaliśmy się, że Lambert miał tyle półfinałów, a tak mało y, finałów, y, że ta dwójka z czterech zawodników w półfinale wchodziła. To było emocjonujące. Y, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czeka nas taka sama liczba wyścigów, bo zamiast dwóch półfinałów są dwa biegi ostatniej szansy. Nic to nie ma wspólnego z eliminatorami, które też miały swój urok. Wygląda to tak, że Jedziemy rundę zasadniczo 20 wyścigów normalnie. Pierwszy i drugi wchodzą do finału. Będą mieli też jako pierwsi wybory pól startowych na finał. I jedziemy między trzecim a dziesiątym miejscem dwa biegi ostatniej szansy, z których tylko zwycięzca, czyli w przeciwieństwie do półfinałów nie dwóch, ale jeden najlepszy z tych biegów ostatniej szansy, wejdzie do finału. Wiele osób krytykuje to za. Danie dziesiątemu zawodnikowi po rundzie zasadniczej szansy na zwycięstwo w turnieju. Oczywiście to jest złe, chociaż ja nie będę się podciągał pod ten pociąg, może nawet trochę w kontrze powiem, że tak jest to złe, ale akurat nie jest to najgorsze w zniesieniu półfinałów. No bo dlaczego nie jest to najgorsze? Dlatego, że koniec końców między ósmym a dziesiątym miejscem bardzo często był jeden punkt. W kardyfie to nawet. Co Macie Janowski został przez Armando Kastanie wykluczony na podstawie rankingu. Miał tyle samo punktów co ósme, a, a nie wszedł do półfinałów. Więc tak, to jest złe, to ujmuje randze rundy zasadniczej zawodów, ale to nie jest to, co najbardziej mnie razi. Tak jak widziałem w komentarzach, że najbardziej ludzi uderzyło to, że dziesiąty z szesnastu ma szansę na wygranie rundy. Przede wszystkim ja największy problem z tym nowym systemem znajduję, jeżeli chodzi o czas. W pewnym sensie, to że zawodnik z pierwszego, drugiego miejsca jest, jest już w finale, ma gwarantowane, wybierze sobie pola, jest to jakaś zaleta. Natomiast wadą jest to, że ten tor się strasznie zmieni. I nawet powiem Wam, chicho od losu jest taki: wyobraziłem sobie czarny scenariusz, jak mogłoby to najgorzej wyglądać dla rundy, zwycięzcy rundy zasadniczej, w takim systemie. Ten system jest także w PGE IMME, indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi, których ewidentnie. Nie ogląda nikt Discovery ani w filmie, a powinien. Bo miał być złośliwy, to bym powiedział, że nierzadko w IMME jest lepsza obsada niż w Grand Prix. Skoro to 15 najlepszych zawodników najlepszej ligi świata, a zawodnicy z niższych lig potrafili w ostatnich latach jeździć w Grand Prix. Ale jeżeli chodzi o sam czas, słuchajcie, hijot losu jest taki, że sprawdziłem ten czarny scenariusz i w pierwszych zawodach, które sprawdziłem, z łodzi z tego roku z IMME, ten scenariusz się spełnił. To jest scenariusz, w którym. Zwycięzca rundy zasadniczej. akurat był to Bartosz z Jedzie bieg 17, czyli pierwszy w ostatniej serii. Odpoczywa przez bieg 18, 19 i 20. Być może w 21, 22 byłby w półfinale, więc ta styczność z torem jest. Wiecie, o której godzinie był rozegrany ostatni bieg z Marslika przed finałem w PG i Me według tego formatu? Godzinę przed finałem. Ja wiem, że w Łodzi był taki, a nie inny tor. Ja wiem, że tam się wiele może wydarzyć. Po drodze i zazwyczaj to nie będzie godzina, ale pół godziny. Ale nadal, czy to jest pół godziny, czy to jest godzina braku kontaktu zwycięzcy rundy zasadniczej z torem, to to jest godzina, w czasie której inni zawodnicy mają kontakt z tym, jak zmienia się ten tor. Jadą po porównaniu przed półfinałem. Zwycięzca rundy zasadniczej nie wie, jak się zmienił tor po porównaniu. Nie wie tego tak bardzo, jak ci, którzy w półfinale jechali. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o te biegi ostatniej szansy, to one wypaczają. Klasyfikację punktową. Także przez to, że ma być tych 10, a nie 8 najlepszych zawodników. Dlaczego to w tym kontekście jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli byłeś trzeci po rundzie zasadniczej, to wchodzisz do biegu ostatniej szansy, a nie do finału, i powiedzmy, masz defekt. I ty nominalnie z tego trzeciego miejsca miałbyś duże szanse na wygranie półfinału, czy po prostu wejście do finału, a jeżeli masz defekt to nie spadasz na ósmą pozycję, tak jakby to było w normalnym systemie, tylko przez ten defekt spadasz na dziesiątą. Dziesiąte miejsce, czyli defekt w biegu ostatniej szansy, daje ci 7 punktów do generalki, podczas gdy trzecie miejsce w zawodach dawałoby 16. Ja wiem, że to nie są te same sytuacje, ale jednak jest ryzyko, że spadniesz niżej. Bieg ostatniej szansy jest w nowym systemie ważniejszy niż finał. Tak, dlatego że ostatni zawodnik. W finale, w pierwszej czwórce, jak przyjedzie czwarty do mety, to ma do generalki 14 punktów, a zwycięzca 26 punktów różnicy. Natomiast jeżeli ty byłeś w biegu ostatniej szansy, i powiedzmy byłeś dziesiąty, i z tego dziesiątego miejsca uda ci się wejść do finału, to ty nie kończysz zawodów z siedmioma punktami, tylko kończysz z minimum 14. Więc Ważniejsze jest to, żeby nie odpadać w biegach ostatniej szansy niż to, żeby wygrywać w finałach. I to jest absurd. Podobny system jest w seku. wiem, że możecie to powiedzieć, czyli w Mistrzostwach Europy, tylko on jest inny i tam się sprawdza. Zaraz to połączę w całość. W seku jest 20 biegów zasadniczych, jest jeden bieg ostatniej szansy. Pierwsza dwójka już czeka w finale. Do finału wchodzi zwycięzca i drugie miejsce z biegu ostatniej szansy, w którym to biegu ostatniej szansy brali zawodnicy z miejsc 3-6. Po pierwsze, przerwa jest mniejsza. Nie dwa wyścigi, tylko, tylko jeden. Mniejsze też szansa, że coś się zmieni. Też nie ma równania. Tor się nie zmienia po jednym biegu, po równaniu tak bardzo nie ma równania przed finałem. Jest równanie przed biegiem ostatniej szansy i potem finał. Też ten jeden bieg nie zmieni tak bardzo warunków jak przejechanie dwa razy. Ja nie wiem, czy w sumie będzie jeszcze równanie po dwóch biegach ostatniej szansy w Grand Prix przed finałem, czy nie. Tak czy inaczej, warunki w seku dla tych, którzy czekają za dwa pierwsze miejsca po rundzie zasadniczej, nie zmieniają się tak bardzo, jak będą zmieniały się w Grand Prix. Poza tym w seku nie zmienia to aż tak wiele, bo bieg ostatniej szansy nie jest liczony do klasyfikacji mistrzostw całego sezonu, a zbierane są punkty z toru. Więc jak ty byłeś na szóstym miejscu i udało Ci się wejść do finału i nawet w tym finale zdobyć jakiś super wynik, to nie robi to takiej różnicy jak w klasyfikacji Grand Prix, gdzie jest 20 za wygrano, 18 za drugie i tak dalej, i tak dalej. No bo koniec końców, jak zawaliłeś rundę zasadniczą, ale wygrałeś w finale, to do generalnie liczą Ci się punkty z toru poza biegiem dodatkowym. I to jest bardziej sprawiedliwe. W Grand Prix naprawdę stawka tego wyścigu ostatniej szansy jest ogromna. Przejdę już do następnej rzeczy, bo chciałbym, żeby to był tylko trochę szerszy odcinek i ocena nowego promotora na tym etapie po przejęciu od 2022 roku cyklu Grand Prix niż tylko zmiany w kwalifikacjach. Ponownie nie chcę wsiadać do pociągu z hejtem dla Discovery. Za rzecz, która jest im najczęściej wytykana w Polsce, czyli brak rund poza Europą. Wypominane jest to, że François Ribeiro, który już nie jest na tym stanowisku, na którym był, ogłaszał, że będzie ekspansja, że będą inne kraje. To, że Mistrzostwa Świata odbywają się tylko na europejskich torach, jest problemem, ale nie jest tak wielkim problemem w mojej głowie, jak wielu kibiców z tego co widzę w Polsce to podnosi. Oczywiście najczęściej wymieniana jest Australia, kolebka żużla. Super. Nowa Zelandia możemy zapomnieć, tam ten sport to nawet już nie dogorywa. Benefity wyjazdu do Australii nie są tak wielkie, jak wszyscy, wszystkim się wydaje. Ktoś powie, no nie chodzi o benefity, chodzi o rozliczenie z obietnic. Discovery jeszcze w osobie Francois Ribeiro tłumaczyło, że koszty są ogromne, bo koszty są ogromne. Trzeba byłoby zapłacić zawodnikom za to, żeby tam pojechać, bo się ich wyciąga z domu, muszą zabrać odpowiednio wcześniej sprzęt. Ten sprzęt trzeba przetransportować. Ten sprzęt trzeba ubezpieczyć. Wyobrażacie sobie, gdyby na przykład jakiś złoty silnik Komuś w walce złoty medal zginął na lotnisku. Druga rzecz. Być może osoby domagające się tak bardzo Grand Prix w Australii i próbujące rozliczyć z tego Discovery, jakby nie zdają sobie sytuacji, sprawy z sytuacji w Australii. Australia ma dwie możliwości zorganizowania Grand Prix. Po pierwsze, na stadionie, który jest używany, a takich stadionów niestety też jest tam mało, jakaś Mildura, Brisbane. Hmm, tylko, że ja byłem na takim stadionie D'Arcy'ego w Brisbane i on mi mówił, chociaż aż mi się nie chce wierzyć, że cieszył się, bo ja tam byłem na, na zawodach w poniedziałek i w środę. Jeden to były Mistrzostwa Australii Indywidualne, a drugi to był jego testimonial. I on mi mówił, że na pierwsze zawody przyszło 700 osób, a na drugie 900, więc on się cieszył, bo te 900 osób sprawiło, że te zawody już mu się bardzo opłaciły. Nie ma infrastruktury. Krzesełka były dostawiane na jednej trybunie. Stadion nie należy do niego ani do nikogo żużlowego. Stadion jest wynajmowany na potrzeby żużlowe od właściciela, który jest y, właścicielem terenu obiektu i organizuje tam głównie motokros. I trzeba wstawiać dmuchane bandy. I to już są koszty, te trybuny, te dmuchane bandy. Dla 900 osób? Nawet jak on się pomylił, bo na moje oko to tam mogło być faktycznie tego, na tej drugiej imprezie ze 3000 osób. I to był full. No dobra, to dostawimy więcej trybun, to będzie 5000 osób. Myślicie, że z 5000 sprzedanych biletów w Australii Zakładając, że się to wszystko zapełni, da się zapłacić zawodnikom i za wysłanie sprzętu, żeby mieć rundę w Australii? Bo moim zdaniem nie. Po drugie, ten sam polski kibic, który domaga się rundy w Australii, zobaczyłby to, o Jezu, pojechali do tej Australii, a tam są takie trawiaste trybuny. No, no takie są warunki, że w Australii. Australii, no, nie wygląda to najlepiej w obrazku. Drugim wariantem jest zorganizowanie Grand Prix, tak jak wyglądało w tych ostatnich trzech latach, czyli Melbourne 15, 16 i 2017, na wielkim stadionie, gdzie trzeba usypać tor. Tylko tak, pojemność stadionu 50, przyjdzie 20. Trochę źle to wygląda w obrazku. Usypać tor, wiemy jakie są z tym problemy z torami tymczasowymi. Dopracował to w ostatnich latach Ole Olsen, żeby nie było problemów, rozwalających się torów, no ale przecież nie będziemy Ole Olsena i jego ciężarówek i polewaczki i wywrotek pakować też z materiałem, który on przywozi. Nie będziemy go pakować na statek jakiś, no to, to trzeba powiedzieć komuś. To jest ryzyko, że się nie uda. Powiecie, no ale to przecież Australia kibice zasługują. To nie jest mały kraj. W Australii zawodnicy, na przykład jak ktoś jest z okolic Sydney, tak jak bracia holderowie, żeby pojechać na zawody do Brisbane, to jadą 80 godzin. To, to nie jest to trochę tak, jakbyśmy mówili, że zróbmy Grand Prix. Nie wiem. W Lizbonie, bo przyjadą kibice z Niemiec. No to to są mniej więcej porównywalne odległości. Tajlufinden jest z Perth, to jest zachodnie wybrzeże. Nie pomylę się, chociaż nie sprawdzałem tego i mówię z pamięci, że przejechanie tam zajęłoby dwa dni samochodem na kibica. No to, no to niech leci samolotem. No, no ale to są dodatkowe koszty, więc ile może kosztować ten bilet na Grand Prix na, w jakimś Melbourne czy Sydney na wielkim stadionie? I kolejna rzecz: adwocem do kibiców z Polski, którzy domagają się rundy na innym kontynencie. Przecież jak tam zrobią zawod o normalnej porze, to to będzie jakaś trzecia, czwarta w nocy. To, to połowa z tych narzekających nawet nie włączy tej rundy. No dobra, odwinie sobie. No ale to nie jest prosta sprawa, i rozbija się to w gruncie rzeczy. A propos tych słów Ribeiro, który mówił, że chyba trzeba by półtora miliona euro, żeby znaleźć promotora w Australii, żeby półtora miliona za samych kosztów ubezpieczenia i przetransportowania zawodników, żeby to się opłacało. I te półtora miliona jest problemem do uzyskania z biletów. Wielu krytyków Discovery powie, no to niech wyłożą za swoje. I okej, okay, przejdziemy do tego za chwilę, bo w jakimś dużym stopniu to jest to racja. Jak w jednej rundzie się opłaca promotorowi, to pieniądze z tej rundy mogłyby przechodzić na inną, trochę mniej opłacalną. Ale nie to, myślę, chciał przekazać wtedy szef Discovery. Jeszcze nie sport, ale sportów Discovery. Franco Ribeiro, moim zdaniem, poza podaniem kwoty, chciał powiedzieć jedną rzecz. Niech się Australijczycy zmobilizują, bo ja rozmawiałem z Darcym i on mówi, że no zna ludzi w związku, ale to jakby tam nie ma zapału. I ja przez to trochę bardziej rozumiem Discovery. Jeżeli nikt w Australii nie pali się do tego, żeby organizować rundę Grand Prix, to dlaczego palić miałby się promotor? W sensie, koniec końców, możesz tam wysłać najlepszych ludzi Ole Olsena z 15 wywrotkami ale jak ktoś nie będzie chciał zadbać o dobry marketing nie będzie miał kontaktów w telewizji nie kupi billboardów to na co nam ta runda? Jeżeli tam nie ma chęci, bo nie czują, że to jest opłacalne, ja nie, ja nie chcę tutaj mówić, że Australijczycy nie kochają żóżla, w tych miastach, gdzie jeszcze jest, kochają. Tylko jeżeli oni się nie kwapią do tego, żeby oni uznali to za opłacalne, oni wyciągnęli rękę, słuchajcie, Discovery, jak nam dorzucicie bankę dolarów, to my to zrobimy. Czy jakąkolwiek kwotę, bo nie wiem, o ile się rozbija między promotorami, tylko. Po rozmowie z Discovery, po rozmowie z Darcy, ja odniosłem wrażenie, że po prostu nie ma chętnego promotora, który by miał pomysł: Zrobimy to tu, będziemy to reklamować tu. Jak, jak takiej osoby nie ma, to ja się nie dziwię, że promotor, mimo obietnic, licząc na to, co było błędem, nie rozeznając się w rynku, powiedział: Będzie poza Europą, tylko oni zobaczyli, że nawet nie ma do kogo zadzwonić. A inaczej, nawet nikt do nich nie dzwoni, a tak to powinno wyglądać. Wracamy znowu do innych motorsportów. No, Formuła 1 sama jako Promotor, ale pod amerykańską egidą, jest organizatorem, jest promotorem wyścigów Las Vegas. Tylko to ma sens, bo to nie, to nie jest zbudowany tor, tego nie trzeba specjalnie reklamować, tylko to jest tor uliczny. Zamykają miasto, się zgadza, Bach jedziemy, bierzemy na siebie koszty, opłaci nam się. bo to jest Vegas, a nie Mildura. Więc ja nie popadam w paranoję, że Discovery nie wywiązuje się z obietnicy, bo nie ma Grand Prix w Australii. Nie ma, bo na to się składa wiele czynników, o które ja ich nie będę oskarżał. Więc mi z tego powodu przykro. Ja bym wstał, obejrzał, ale czy naprawdę ten polski kibic, który tak bardzo narzeka na brak australijskiej rundy, wstałby o tej trzeciej i powiedział tor bezbłędny i frekwencja w ogóle się nie można doczepić i od teraz zmieniam zdanie o promotorze? Szanse oceniam. Tak samo jak szanse Jana Kwiecha na Mistrzostwo Świata w przyszłym roku. Ale są rzeczy, za które warto Discovery pochwalić, i to są rzeczy, które zostawiam sobie na koniec, żeby nie, nie kończyć już tego wylewania, ulewania na temat, utyskiwania na temat Discovery gorzkich żali w listopadzie. Dlatego yy, po, zakończę pozytywnie, chociaż pewnie powiecie, że to są rzeczy marne. Ale odpowiem co nam zostało, z czego się cieszyć. Niemniej jednak nie chcę umniejszać temu. Discovery warto pochwalić za zwiększenie puli nagród dla zawodników. O ile pamiętam, zrobienie kompletów w jednym meczu PGA Extra Ligi, które jest łatwiejsze przy juniorach, zawodnikach U24, też w mniejszej klasie przecież większości rywali, no bo ilu jest zawodników z Grand Prix w PGA Extra Liga, jest dwa razy bardziej opłacalne niż wygranie rundy Grand Prix, ale to i tak jest lepiej niż w poprzednich latach. Więc dobrze, że jest dodatkowa kasa. Kolejna rzecz, którą możecie nazwać pierdołowatą, boksy Super pomysł, to weszło od razu, to, to nie jest łatwe, to nie jest tanie. E, niby to tylko boks z ekranem, który się świeci, ma nazwisko i flagę z kraju pochodzenia zawodnika, ma tam kamerę, żeby go podglądać, ale to robi wrażenie, mało tego, robi wrażenie jeszcze większe, jak się pomyśli o tym, że te boksy się ogrywa, że ci reporterzy tam chodzą, udzielają wywiadów, operatorzy gonią za zawodnikami. Jakby pomyśleć, że Discovery w ramach tej swojej obietnicy szerzenia żużla hmm, pojechało do jakiejś Łotwy czy do Niemiec i tam nie ma infrastruktury, tam są chęci promotora, ale nie ma infrastruktury. I wyobrażacie sobie, że pokazujemy Rondę Mistrzostw Świata, a tam jakieś takie blaszane, stare, rozwalone boksy. Ktoś powie jakie to ma znaczenie, ważne żeby się ścigali. Myślę, że ma, bo to jak się pokazuje dany sport, dużo świadczy dla nowego kibica wizualnie. Włącza jakiś sport i mówi, nie no, Blaszak, co to jest? To są Mistrzostwa Świata, oni tam będą kornować gościa za śmietnikami jakimiś. A jak włączy, mówi, ale mają boksy. No to nawet piłkarze się w takich szatniach nie przebierają. Mylne wrażenie pierdołowate przyciąga ludzi, jeżeli to dobrze wygląda. Kolejna kwestia. Phil Morris robi lepsze tory. Film Morris Sai, czyli poprzedniego promotora. Film Morris. Teraz to są dwa inni tromistrze, To jest mniej wody, to jest filozofia na ściganie, to jest sprawdzanie statystyk, ile razy się mijali. To jest rozumienie żurla, jak no, żadna inna osoba w tym grajdole, I tu nie chodzi o to, żeby go chwalić, bo on też bezbłędny nie jest, ale. Ale jak ktoś tam ma trzymać głowy na karku, to jest to film Morris z myślą o tym, że trzeba się ścigać, i udowodnił to wiele razy, na przykład na takiej Warszawie. Na przykład ostatnio, myślę, trochę bardziej w Cardiff, chociaż nudne były te zawody, ale lepiej niż w poprzednich latach. Bo na przykład niespodziewanie, myślę, zrobił dobre ściganie w Landshut, gdzie wszyscy się spodziewali nudy. Bo odżyła Praga. Ja Pragę już chciałem wykreślać z kalendarza, a Praga okazuje się, że była rundą, którą chciało się oglądać, bo dźwignął Molinę, więc y, y, tory na plus. Kolejna rzecz też, powiecie, ta trochę się łączy z tymi boksami, oprawa telewizyjna. Jak sobie odwiniecie, a polecam wam to, ceremonie zamknięcia Mistrzostw Świata, zresztą będzie niedługo na kanale, będą kulisy z mojej perspektywy, czyli z Murawy, y, ale jak sobie odwiniecie telewizyjnie, co ja zrobiłem, żeby wyłapać pewne fragmenty, y, to to jest godne zamknięcie telewizyjnie, w sensie kamery za grube pieniądze, Stedicamy masa ludzi dobre doświetlenie możecie się śmiać jeżeli na was to nie robi wrażenia dla mnie fakt że jest wielka scena że jest to dobrze skoordynowane że tam są fajerwerki lasery oczywiście to nie jest kwestia sportowa ale raz jeszcze wrócę do tego argumentu Discovery wniosło nową jakość pokazywania żużla i możecie powiedzieć. Jasne, że z sentymentu niektóre prezentacje oprawy graficznej żużla za czasów BSI były fajne, m.in. te rozwijające się nazwiska z głową, która sama się przedstawia, chociaż koniec końców to było męczące, jak się ten sam zawodnik ciągle przedstawiał przed wyścigiem, ale że możemy mieć do tego sentyment. Niemniej jednak, jak ja sobie przejrzałem te rundy Grand Prix, to pomyślałem sobie: telewizyjnie jest to dobrze zrobione lepiej niż. Było kiedyś, mało tego, jak mówimy dużo w tym odcinku, Formule 1 odwinąłem sobie ostatnio kilka wyścigów z 2015 roku, też telewizyjnie po prostu patrzysz i widzisz, jaka jest bieda na podstawie tego, co jest teraz. I tak samo myślę, że będzie z różnym, że jak ktoś sobie tak na chłodno, nie myśląc o Australii i o głupich kwalifikacjach spojrzy, po prostu kiedyś odwinie jakiś fragment zawodów, to że jakość kamer, jakość pokazywania ujęć tego. Wpadki się zdarzają każdemu. To, to zawsze człowiek siedzi za realizacją. Chociaż trochę mniej przy sztucznej inteligencji pewnie niebawem, ale, ale jakby pomyłki realizacyjne mogą się zdarzyć, ale i to, co pokazuje teraz przy wykorzystaniu swojego know-how z, z wielu stacji sportowych, mamy na myśli Eurosport, jest na plus. Myślę, ten V jest na plus. Bo jak mówimy o misji różna i tego, że to jest płatne, oczywiście. Dużo więcej trzeba zapłacić. Żurzel w wydaniu mistrzowskim stał się o wiele trudniejszy, mniej dostępny do np. starszego kibica, który nie ściągnie aplikacji, nie zaloguje się. Myślę, że to trochę wyprzedza epokę, bo, bo jestem zdania, że za 10 lat wszystkich. Wszystkie telewizje będą miały aplikacje i wszystko będziemy oglądali z odtworzenia, z możliwości wyboru kamer na telefonach, tabletach, bo w tę stronę zmierza świat, ale i to Discovery dało, natomiast TTV robi bardzo dobre wyniki. To są wyniki powyżej pół miliona oglądalności w otwartej telewizji, 800 tysięcy osób przy polskich rundach, powiecie no to tylko przy trzech, czterech zawodach w Polsce. No, z dziesięciu rund. Jak ktoś ma złapać bakcyla na żurzel i nie chce zapłacić 50 zł, albo nie wie gdzie obejrzeć, w jakiej aplikacji, a zobaczy w TTV, no to, to ile on jeszcze rund więcej potrzebowałby za darmo, żeby, żeby się przekonać. A ci, którzy, którzy zarabiają, no to zarabiają. I to jest mój ostatni wątek i ostatni przytyczek nos, a propos tej Australii, o której mówiłem wcześniej. Czyli jednak na smutno zakończę. I nie mam problemu z brakiem promocji w Australii, ani że do Argentyny nie jedziemy, ani do Stanów, jeżeli tam nie ma chętnych. Mam problem z tym, że mamy Francuzów u władzy, mamy Brytyjczyków, którzy mają wiele do powiedzenia u promotora, mamy Armando Castanie, czyli najsilniejszego gracza, jeżeli chodzi o decyzje filmowskie w zakresie żużla. I my nie mamy Grand Prix we Francji, i nie mamy we Włoszech. I tutaj dochodzimy do tego punktu. Ja. Nie przeznaczałbym, nie wyrzucałbym pieniędzy w błoto, jeżeli nie ma promotora w Australii, na siłę dopłacał za ten przejazd, przelot, budował tam tor, kosił trawę na trybunach, gdzie nie ma krzesełek. Nie robiłbym tego na miejscu Discovery, ale zrobiłbym coś innego. Dofinansowałbym Włochy i dofinansowałbym Francję. To jest bliżej, koszty mniejsze, szansa na promocję jest. W Wielkiej Brytanii będzie Manchester wreszcie jako druga runda, bo Cardiff już trąciło myszką. I taki Kastania. Przecież niech. On weźmie te pieniądze, bo Polacy płacą najwięcej, co mnie też nie oburza, że Polacy płacą 2,5 miliona za prawa do organizowania rundy Grand Prix. To nie płacicie. W Niemczech jest jeden czy dwóch chętnych i mają 100 tysięcy czy 200 tysięcy euro do zapłaty, bo się o to nie zabijają, a Discovery chce być w różnych krajach. Zresztą film ma ograniczenie, dlatego mamy tylko trzy rundy w Polsce w przyszłym roku z 10, a nie cztery. Jak się w innych krajach nie zabijają nawet o jedną rundę, a w Polsce się zabijają, bo, bo jest chętnych więcej niż trzy miejsca, to płacicie więcej. Tylko że te pieniądze powinny trafić na zasadzie, no Polska zapłaciła 2,5 miliona, no to niech 500 tysięcy idzie na podniesienie łuków w Lonigo albo w Terenzano. Bo tam jest tak nudne ściganie, że jak ja oglądam, to mnie się nie chce. To jest najnudniejszy speedway na płaskim torze, gdzie wyjazd na zewnętrzną od razu sprawia, że przyjeżdżasz ostatni. Ale gdyby to się poprawiło, to, to spoko. I takim eksperymentem, i czymś za co na ten moment najbardziej trzeba chwalić Discovery, jest łotwa. Bo łotwa wpisuje się świetnie w element promocji żurzla. Zrezygnowali z Daugavpils na rzecz rygi. Co nie było oczywiste. Ryga bardzo odżyła, odżyła łotwa. To co się dzieje przy okazji Grand Prix Łotwy, jest wielkim sukcesem Discovery, jeżeli chodzi o promocję Żużla w tym kraju. Lebiediew jest w telewizji śniadaniowej, Lebiediew jest w podcaście sportowym, Lebiediew jest w innej telewizji sportowej niż ta, która pokazuje Żużel. Zgasło mi światło. Bateria pada, czas się kończyć. Czas kończyć odcinek niedoświetlonym, skoro baterie padają. Ruszyło zainteresowanie dzieci a w zasadzie rodziców, którzy chcą się zgłosić do Lebedewa, jak zaczynać. Niby w Dałgach też można było. Ale jest coś takiego, że Europejska Stolica więcej turystów przyjedzie. I dlaczego mówię o tych pieniądzach w kontekście nachylenia w Lonigo e, czy trybun? Bo Łotwa z roku na rok to rozwija. Tu dopłacimy za oświetlenie, tu rozbudujemy trybuny, a za rok mamy już zabezpieczone środki na poprawę toru, żeby było większe nachylenie. Nie było idealnie w pierwszej rundzie, może nawet było trochę nudno, może było za dużo wypadków ale zainteresowanie i wpisanie nowego miasta na mapę, bardzo mocne spopularyzowanie w takich granicach jak się da. Bo to nie jest tak, że za pieniądze Discovery, Armando Castania porwie trzech chłopców z podstawówki w Estonii, posadzi ich na motocyklach żożdżowych i zrobić z nich mistrzów świata. Ale właśnie to, że tam się coś wokół tego dzieje. Kibice przyjeżdżają, te pieniądze trafiają w inwestycje w stadion, w inwestycje w szkółkę, rodzi się zainteresowanie mediów, przez to rodzi się zainteresowanie dzieci, to jest sukces. Myślę, Discovery. Z tego, jak to opowiada Andrzej i z tego, co my tutaj widzimy i odbieramy, trochę do tego nawiązują Niemcy. Fajnie by byłoby na Słowacji, gdyby coś takiego powstało. I to tyle, jeżeli chodzi o promotora, który zafunduje nam w przyszłym roku szczyptę więcej emocji w kwalifikacjach kosztem całej garści niesprawiedliwości przy wpisywaniu punktów na koniec rund. A jeszcze się przy okazji przejadą i pewnie najdalej za. Trzy lata zmienią formę kwalifikacji, bo się przekonają, że ludzie nie wchodzą na stadiony i nie oglądają kwalifikacji jako drugiego równorzędnego eventu w ten sam weekend na danym stadionie w rundzie Mistrzostw Świata. Zostańcie na kanale. Wiem, że często to mówię, ale kulisy Grand Prix w Toruniu okiem speakera z kamery z pierwszej osoby są już w montażu i będą lada dzień. Do zobaczenia.